Witamy wszystkich bardzo serdecznie przy okazji kolejnego materiału rozrywkowego. Kolejny raz gości u nas dziennikarz Kanal Plus Tomasz Ciąka. Witamy cię bardzo serdecznie. Witamy Tomka. Co dzisiaj będziemy robić? Odgadnij klub po trzech piłkarzach. Znany już format był u nas na kanale, jak i na kanale Fortuny, więc myślę, że możemy ruszać. Oczywiście szybko przypomnę zasady. Pokazuję chłopakom trzech piłkarzy, którzy grali w tym samym klubie, niekoniecznie w tym samym czasie. Wszystko chyba jasne. Tak, po jednym punkcie. Zapraszam, odgadnięty klub. Do boju. I panowie, przykład numer jeden jest następujący. Łukasz Todorczyk, Bruno Fernandes i Alexis Sanchez. Dobra. Ostatnio czytałem artykuł o właścicielu. Już? Tak, Udinese. Dokładnie, Udinese. Swoją drogą w Udinese chyba miało miejsce ostatni raz, kiedy Bruno Fernandes nie strzelił rzutu karnego. Tak. Mówiliśmy o tym. Wiedziałeś to? To jest niesamowite, że dopiero w Udinese znajdziesz taki przykład, kiedy on. A czytałem jakąś analizę jego rzutów karnych właśnie a propos tego naskoku, który robi charakterystycznego. Tak. Że zawsze sobie poprzez ten naskok daje tę sekundę więcej, żeby przewidzieć, co może zrobić bramkarz. Że dlatego tak trudno go przeczytać. Niesamowity jest. Ostatnio chyba w jakimś ostatnim z rzutów karnych w United było troszeczkę w tym sezonie. Strzelił właśnie z naskokiem idealnie pod poprzeczkę, co jest według mnie ciężkie do wykonania technicznie. Tak, w odpowiednie miejsce. Nie masz takiej stabilizacji ciała na skok, nie? I jeszcze fantastyczne slow-mo było. Mhm. Chyba bardziej imponujące to było tylko to, w którym Ronaldo strzelał z Sampdorią bramkę, jak się wspinał tam na te 2,5 metra. Tak. Slow-mo, jak Fernandes jest zawieszony w powietrzu, to jest maestria po prostu. Dobrze, to jest 1-1, a my przechodzimy do gruny numer 2, w której mamy taki oto zestaw. Isco, Eliseu, Caballero. Osobiście uważam, że to jest chyba najłatwiejszy dzisiaj przykład. Malaga. Oczywiście. No śmieszniejsze jest to, że panowie grali w tym samym czasie. Tak. Euro Malaga. Tak jest. Oni grali w tym pamiętnym meczu przeciwko Borussii Dortmund. Strzelał Julio Baptista, Joaquin, z Felipe Santana. Jakiś kto tam jeszcze? Lewandowski i chyba Royce. A chyba Isco nawet tutaj na tym zdjęciu jest w koszulce. Możliwe, że to jest takie niebieskawe. Albo to jest jakaś City. Specjalnie dla podfuchy tak zmienione. Jest. Dobrze, no to skoro mamy 2-2, to lecimy do numer 3. Samuel Eto, Antonio Cassano, Bartosz Salamon. A mieliśmy okazję z Tomkiem rozmawiać przed nagrywaniem poprzedniego quizu. O Samuelu Eto. Czy się dzisiaj pojawi w materiale z tym swoim niesamowitym dorobkiem piłkarskim? Kurczę, czekajcie. Tutaj specjalnie wziąłem właśnie Samuela ze względu na to, w ilu klubach na zakończenie swojej kariery grał. A Cassano też ich trochę na koncie ma. Wiecie, z kim mi się Salamon najbardziej z Brescią kojarzy? To jest mój problem, ale tutaj chyba... Nie no, dobra, dam tak. Sampdoria? Bardzo tak, dobrze. Sampdoria. 3-3. Lecicie jak burza. Gotowi? Coutinho. Ale uczę Carlos Kameni. Jakieś pomysły? Widzę, że tutaj szybko poszło. Moment, już ma odpowiedź. Mogę zdradzić, że prawidłową. I że nie jest to Wisła Kraków. Tak jest. Też Adam chyba zastanawia się, czy tam przypadkiem Coutinho nie był gdzieś w Krakowie przez chwilę. Na testach. A testy się nie liczą w tym przypadku. Espanyol, tak. Espanyol, tak jest. Bardzo dobrze. A przypomnijcie mi, ile Coutinho miał dokładnie? Jak długo trwający pizd w Espanyol? Czemu pożyczono chyba z hotelu? Króciutko. Tak. Okej, panowie, lecicie jak burza, mówię to po raz drugi, więc runda numer 5. A w niej Alex Song, Gennaro Gattuso i Seydou Doumbia. No nie. To jest dość ciężki przykład. Według mnie. Akurat krzywy nie słyszałeś naszej rozmowy z Tomkiem, to jest drobna podpowiedź. Przed kilku chwil. No nie słyszałem, potwierdzam. Ale to jest komiczne, że mieliśmy okazję rozmawiać. Spokojnie, jest czas. Tomek, odpowiedź dla ciebie, to się przewinęło właśnie. Nie, dwa kluby miałem w głowie. Sion. Jest to, panowie, Sion. Mówiliśmy o tych kontraktach. To Sionu nie miałem. Pamiętasz tych zerwanych kontraktach? Tak. Jeszcze miałem Rangers. Ale nas też ostatnio słuchajcie, Doumbia grał pod koniec kariery w Gironie? Tak, grał. Powiem wam, że nie widziałem chyba w ostatnich sezonach La Liga takiego oldboya na boisku, jeśli chodzi o poruszanie się, sylwetkę i tak, no gość po prostu tak strasznie nie ogarniał, że to się rzadko zdarza. Jeszcze pamiętam, że był w Sporting Gijón La Sina Traore, taki dwumetrowy, że tam dawali samochody piłkarzom, okazało się, że był problem, bo się nie mieści do żadnego. To było dwóch takich gości, właśnie Doumbia i La Sina Traore, którzy tak strasznie odstawali.
Ale kurczę, nie skojarzyłbym, że są. No i powiem szczerze, że my Gattuso dopiero... Gattuso skończył tam karierę. Tak, my dopiero ostatnio gdzieś tam... I Rangers chodziło po głowie. Przy okazji jakiegoś quizu tego Gattuso wyłowiliśmy. Tak, tak, na Nikolę, tak. Taką jakiś czas temu było. Pułapkę dał. Dobrze. No dobra, okej. Okay. Adam z przewagą jednego punktu, tak jest? Czy dobrze liczę? Tak, jest 5 u mnie. A więc lecimy do rundy numer 6. A w niej Raul Gonzalez, Klaas Jan Huntelaar i Jermaine Jones. No dobra, ja mam. Nie no, chyba tak. Ale tego Jonesa, kurczę. No dałem Schalke. No tak. I jest to Schalke oczywiście, tak jest. Schalke null fia. To jakaś chyba podpucha z tym Jonesem i uderzenie w ten Kosmos, New York Kosmos. Nie, bo Jones jest dość solidnie kojarzony według mnie z Schalke. Ale nie, Jones też się z Schalke kojarzy. Tak, tak. No a Raul, no to wiadomo. Runda teraz będzie 7. A w niej Moritz Leitner, Julian Schieber i Holger Badstuber. No i to nie jest proste. No to nie jest proste. To nie jest zdecydowanie proste. Mogę sprzedać później pewną podpowiedź. Mam też dwa kluby w głowie. Odnośnie tego, z którego klubu przychodził Schieber do Borussii. Tam chyba był jakiś taki mecz, nie? Że on strzelił... Dobrze kombinujesz. Hat-tricka strzelił chyba. Albo dwie bramki, albo hat-tricka. Był bardzo szalony mecz w Dortmundzie swego czasu. I oni na tej podstawie później ściągnęli go do... To mam teraz trzy kluby w głowie. No ale dobra. Czuję, że ten jest mój konkurs. Badstuber. Leitner w ogóle nic mi nie gra. Dałem Stuttgart. I jest to, panowie, Stuttgart. Stuttgart, no przecież. Tego Schiebera po tych bramkach, tak tylko jest, i wyłącznie. A teraz czemu Hanover? Holger Badstuber aktualnie, przynajmniej tak mówi Transfermarkt, gra w drużynie numer 2 Stuttgartu, więc jakiś zjazd to musiał być zaliczony. No bo on to niedawno grał z Marcinem Kamińskim. No tak, tak, tak. I był mega właśnie problem. Jakaś kontuzja. Ale to też szklany piłkarz. Bardzo szklany, mega, bardzo mega. Właśnie kiedyś chyba Guardiola tak coś powiedział. Wiadomo, że Guardiola zawsze się ciepło wypowiada o swoich piłkarzach. Coś, że gdyby nie te wszystkie kontuzje, to byłby w ogóle najlepszym stoperem świata. Gdzieś jakieś takie cytaty latały. Swego czasu był bardzo obiecującym obrońcą, to na pewno. Czemu ja nie napisałem Stuttgart? Boże. Dobra, panowie. Przegrałem, no. Runda numer 8. Kamil Grosicki, Ola Toivonen i Tiemuje Bakayoko. Kurczę. Teraz czekaj, język pokląta, wiecie jak ja mam z tym francuskim. Aha, dobra. Ulubiony język krzywego, to prawda. Nie cierpię. Czy jesteście gotowi? Ren? Oczywiście, że tak. Co masz? Ren. Po punkcie, panowie. Chociaż ta koszulka Bakayoko kazała mi się zastanowić, czy to tak, aby tak, nie tak, jest tak, West Bromwich. No. To jest chyba jakaś treningowa Chelsea? No. Możliwe, że jakoś nie ma takie barwy, nie? Tak jest. Dobra, panowie, runda ostatnia, 9. A, dobra. Akurat jednego z tych panów bardzo, bardzo lubiłem. I nie jest to Luis Saha, który strzelał bramki, chyba Arsenalowi nawet, z tego co pamiętam. Chyba tam coś było. Panowie, jeden z was ma prawidłową odpowiedź. Jest to Tomek, bo jest to Tottenham. Jezus, faktycznie, Karik przecież. O ja! Za szybko się Karik pośpieszyłeś. No, pospieszyłem się, to 7 prawda. Punktów. Pospieszyłem się. Ale nie, no Pawliczenko jeszcze przecież. Kurde, co mnie zagięło teraz? Czy mnie Pawliczenko od razu skierował? No, na Tottenham, tak. Nie, coś tutaj w ogóle zapewne byłem. Zapewne byłem zdecydowanie tego. A więc to na dzisiaj wszystko. Bardzo dziękujemy wam za oglądanie. Wam, chłopaki, za rywalizację. Adam, co miło się było jak zwykle zmierzyć. Ciężkie, powiem wam naprawdę. Jestem ciekaw właśnie, ile tak z osób oglądających od początku by wiedziało, że w sesjon, bo ja powiem szczerze, że gdybyście mi to pokazali 10 razy, to pewnie bym nie wpadł na to. Czyli nawet po połączeniu z innymi piłkarzami. No, nawet my jakiś czas temu rozmawiając u siebie dyskutowaliśmy na temat tego, czy tam Milan się nie napotoczył jako ostatni klub w karierze. Właśnie, właśnie. Rino, nie? A tu ten Sion. Oczywiście. Poziom jak oceniacie? Może być. No ja myślę, że tutaj kilka jest naprawdę podchwytliwych wymagających. Niektóre były dość oczywiste, ale wydaje mi się, że generalnie trzeba się naprawdę interesować piłką, żeby tak, prawda, myślę, tak. Że tutaj myślałem, że tym Sachą was trochę zmylę, bo Tottenham grał chyba tylko pół sezonu. No mnie zmyliłeś, bo dlatego to znaczy, ja się tu sugerowałem przede wszystkim Pawliuczenką to raz, a później Karikiem. No właśnie. Tak. Bo a mi się z tego, co się orientuje, znaczy co mi przychodzi do głowy, dlaczego dałem Fulham, bo Pogrebniak grał w Fulham. Tak. A Pawliuczenko nie grał i to jest po prostu masakra. A Reading? Reading grał najdłużej, ale Fulham też grał. Fulham też grał, bo nawet nie wiem, czy nie było... Dobra. No, jeszcze myślę, że ewentualnie się pokusicie o United tutaj, ale to już by było zbyt optymistyczne z mojej strony. Nie powiedziałbym, że Pawliuszek miał United. No. A więc bardzo dziękujemy jeszcze raz. Podzielcie się waszą liczbą zdobytych punktów. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.